Mieszkańcy mórz i oceanów. Zagadki. Ptakiem jest, nie rybą, lecz w wodzie płynie z gracją. Ten okazały ptak codziennie nosi frak. To pingwin. W głębinach oceanu, gdzie woda faluje, mały stworek mieszka, co ogonem manewruje. Jest rybą, lecz przypomina rumaka. A twoja odpowiedź jest jaka? To konik morski. Pod wodą pływa, lecz na lądzie jajka składa. Ma skorupkę twardą, co go przed wrogiem osłania. Powolny na lądzie, lecz w wodzie szybki jak strzała. Kto to? Zagadka to nie mała. To żółw morski. W morzu się unosi, jak przezroczysta chmura. Jej parzące macki uważnie omijać trzeba. To meduza. Wprawdzie niezgrabnie trochę chodzę, lecz bardzo żwawo pływam w wodzie. Wśród lądów się najlepiej czuję, czasem też w cyrku występuję. To foka. W muszli zamknięta, na dnie morza żyje. Często w niej perła cichutko się kryje. To małża. Płaska jak talerz, po dnie morskim sunie, w piasku się chowa, niczym w leśnym runie. To płaszczka. Nie jest rybą, lecz jak ryba pływa. Gdy się ma 8 ramion, to całkiem łatwo bywa. To ośmiornica. To największe zwierzę świata, wiedzie wodny życia tryb. I choć rybą nie jest wcale, ma w swej nazwie wiele ryb. To wieloryb. Kiedy ten drapieżnik morski zbliża się do jakiejś plaży, ludzie z wody wyskakują, jakby ich zaczęła parzyć. To rekin. Pancerz go chroni z każdej strony. I tak jak jego kuzyn rak, jest w ostre szczypce uzbrojony. Lecz chodzi bokiem, a nie w spak. To krab. Śpiewa pod wodą pieśni melodyjne. Zabawy w grupie są dla niego atrakcyjne. W oceanie skacze, figle płatać lubi, nigdy się nie gubi. To delfin. Edukacyjne DIY dziękuję za obejrzenie filmu. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i jeżeli Ci się podobało,
daj łapkę w górę.